Będąc za granicą, wiele rzeczy nas może zaskoczyć, dlatego że wiele rzeczy działa tam trochę inaczej niż w Polsce. Pierwszą rzeczą, o której warto powiedzieć, to jest podwójna prowizja za wypłatę z bankomatu. W Polsce właściwie to się nie zdarza, ale dokładnie czytajmy komunikaty, które za granicą wyświetlają nam bankomaty, bo oprócz tej prowizji, którą nalicza nasz bank, też bankomat może ją naliczyć. Oczywiście zawsze o tym poinformuję, dlatego zawsze trzeba te komunikaty czytać. Kolejna ciekawa rzecz jest taka, że w Polsce może nie każdemu być potrzebna karta kredytowa, a za granicą, jeżeli na przykład chcemy wynająć samochód albo zarezerwować sobie pokój w hotelu, no to może być wymagana i wręcz konieczna do rezerwacji karta kredytowa jako takie zabezpieczenie. Co ważne, dość wysoki limit ta karta powinna posiadać, najlepiej przynajmniej 20 tysięcy złotych. Kolejną rzeczą, która może nas zaskoczyć, to że za granicą możemy zapłacić w złotych. Czasami bankomat albo też terminal płatniczy w sklepie może nam zaproponować przewalutowanie od razu transakcji na złote, więc wtedy to będzie po kursie właśnie tego sklepu przewalutowywane, a nie po kursie naszego banku. No jeżeli się okaże, że taka transakcja zostanie przewalutowana, no to zapłacimy tak naprawdę podwójne koszty przewalutowania. I ostatnia rzecz, która nas może zaskoczyć, jeżeli chodzi o płatności za granicą, to że dużo trudniej niż w Polsce może być nam znaleźć miejsce, gdzie zapłacimy zbliżeniowo. Pamiętajmy o tym jadąc za granicę, że czasami będzie potrzebna taka zwykła, tradycyjna karta, a nie taka właśnie zbliżeniowa w smartfonie, albo też żebyśmy mieli po prostu ze sobą odpowiednią kwotę w gotówce.